Także Państwo zobaczą, jak to się koło zamyka. Taki Krzysio tutaj na tej Lubelskiej też tak pracy szukał, szukał, szukał. Ja mówię, no to masz? Tak, tak, pracowałem, pracowałem, ale już praca się skończyła. Ja mówię, bo co, bo już takiej na stałe to pracy nie ma. Takiej pracy na stałe to nie ma. No mówię, tak, tak, trzeba sobie radzić. Ja mówię, no to po co się oglądasz tak na ludzi? Co oni robią, gdzie oni idą? Po co się tak na ludzi oglądasz? Ja mówię, trzeba się wziąć do roboty i po prostu, wiesz, no. Także widzicie Państwo, ludzie nie mają co jeść, chodzą po stołówkach, po karitasach, a dziady okupują miejsca pracy, proszę Państwa, tak jak na Malczewskiego, na komisariacie. Przyszedł dziad śledczy, zaczął pisać na komputerze. No, spisał z dowodu, ale to przecież człowiek 21-letni musi to podpisać i tak dalej. I żeby to coś oni zaczęli robić, bo jak się jest gościem, a gość w dom to Bóg w dom, no ale tutaj u dziadów katolickich w Warszawie to się tego nie rozumie, Krzysztof Markowski, także on przywłaszczył sobie telefon. No i chłopak jest niepełnosprawny, no to on raz mu pozwolił, ale że dziad katolicki powinien mu oddać ten telefon. Nie, bo on używa, a potem już mu nie chciał oddać. Ja mówię, po coś ty wziął, no tylko dać po mordzie dziecku. No ale co, będziesz dziecko tłuc? No, po coś ty wziął ten telefon? Już tu był, już miałeś telefon pod ręką. Nie, tamtemu dziadowi zaniósł, a tu w Warszawie takich dziadów to cała kupa. I to normalnie, którzy mieszkają, którzy potem latają po stołówkach, tu wycyganiają, to wybierają, udają biedaków do kościoła. Nawet jak goszczę, przecież ta von Lipski, to jest typowa warszawianka, to jest oszustka. No to jest biura antykorupcyjnego, kilka listów. Ona nawet o tym nie wie, bo to Janek przyjmował listy, nawet niektóre czytał, niektóre nie czytał, umarł przecież Janek Witek Maciej. Z biura antykorupcyjnego, gdzie pani pracuje, co pani... No bo ona ciągle jakieś firmy załatwia, ciągle różne takie rzeczy robi, o sobie myśli i to ma we krwi. Pojechała pod las, dwa mieszkania załatwiła, bo tutaj splajtowała, nie miała na mieszkania płacić pieniędzy, nic. Tam jak się na Otwocki jedzie w tej linii. Gdzieś miała jakąś willę, no to prawda, no to przecież to widać, że to jest prawda. Ale nie miała pieniędzy i tak zdziadziała, że i teraz w dalszym ciągu zaczyna załatwiać. Ja mówię, albo ty będziesz się kręciła koło tego mieszkania, tutaj te sprawy trzeba załatwiać, albo będziesz koło własnej dupy się tylko kręciła. Do jakichś durnych bab chodzisz, swoimi tymi, tak salceson, tak tłusty babsztyl, że naprawdę momentami to ona denerwuje mnie. Tu korzysta z tego korzysta i to jest typowa rodowita warszawianka. Takie tu są dziady, proszę pani. Nie ma ludzi prawosławnych tu w Warszawie, nie ma mormonów, ewangelików, ani świadków Jehowy. I tak tylko te mohery jak w tramwaju, czy gdzie, no co? I tak sztucznie jakieś słowa pokmić powtarzają, że nawet nie wiesz, czyje to są słowa, kto je wcześniej wypowiadał, ale widzisz, że zachowują się sztucznie, że zachowują się nienaturalnie. No przynajmniej nie tak jak w USA, jak w Ameryce. No i teraz dzwoniłam tutaj, Państwo słyszeliście, na Malczewskiego do komisariatu. Na komisariat. Siedzą dziady, nic nie robią. Ciepłe posadki mają, a tutaj emeryci, no to oni to nie pójdą do stołówki, żeby sobie do baniaczka zupy napakować, bo i nie ma, ale by się wstydzili po pierwsze i po drugie, prawda? A tutaj ludzie tacy, którzy nie mają nic, ale już worki wszystkie opakowane, kuferki poza zapełnione, wszystko to i łażą po tych, a tutaj ci wiesz, wybiera, siedzi dziad, okienko otwiera, sprawę umorzą do przodu, sprawę umorzą do przodu, nic nie robią. To jest obrzydliwe. W Białymstoku ta policja szybko działa, tutaj to ja nie wiem. Takie dziady. A toż porzuciła do małym słów. Dobra. Świeżą sprawę zabójstwa policjantów w Baton Rouge, czyli wymiany ognia między... No jak oni tak pracują, no to żołnierzem. A właśnie policjantami. W miejscu, w którym wcześniej doszło do zastrzelenia przez policjanta czarnoskórego mężczyzny.
I właściwie tutaj znowu wracamy do tego jednego z takich większych i poważniejszych sporów, przez które Stany Zjednoczone wciąż przechodzą i jakby przejść nie mogą, czyli tej niezałatwionej historii jednak z amerykańskim rasizmem. No i to, proszę Państwa, ja z samym tym dyżurnym rozmawiałam na komisariacie na Malczewskiego. I teraz nieważne, z kim on rozmawiał, czy z panem, czy z panią, tylko po prostu chodzi o sam fakt. Czy to byłoby dziecko niepełnosprawne, czy tak? No tak się nie robi. Telefon ukradziony i trzeba robić wszystko, żeby ten telefon odzyskać, a faceta ukarać, tak jak mówi Kaczyński. No ale wiecie Państwo, jak oni rozkradli Polskę, to myślą, że Polskę można dalej rozkradać. Ja myślę, że to takie zakonserwowanie albo nierozwiązywanie problemu przez wiele dziesiątków lat doprowadziło do sytuacji, w której nie bardzo wiadomo, jak rozwiązać. Znaczy nie ma takiego prostego mechanizmu, który by mógł doprowadzić do rozwiązania. I tu Donald Trump ze swoimi, no trudno powiedzieć prostymi, ale wręcz prostackimi receptami na załatwienie wielu problemów, jawi się dla sporej części wyborców jako osoba, która jakąś wizję ze sobą niesie i jakąś możliwość rozwiązania tych wszystkich no, takich właśnie gnijących przez wiele lat problemów. Taką wizję rozwiązania tych problemów ma za sobą. Wśród tych wskazywanych przez badania opinii publicznych wyraźnie wskazują, że to są rzeczy, które najbardziej Donald Trump przekonuje wyborców amerykańskich. Jedna to są kwestie ekonomiczne, czyli nie wiem, czy może przekonywać osoba, która tyle razy bankrutowała, ale że działania związane z właśnie z wewnętrznym, zewnętrznym terroryzmem, że Donald Trump jawi się tu jako taka osoba zdecydowana, radykalna w tym momencie, kiedy tej radykalności potrzeba. Czy to rzeczywiście będzie rozwiązanie skuteczne? No to bardzo śmiem wątpić i w ogóle nie wierzę w to, że tego różnego rodzaju właśnie wskazówki, które on mówił, czy że należy rozdać broń wszystkim, że wszyscy powinni chodzić uzbrojeni, bo to będzie najlepsze zabezpieczenie. To oczywiście to są no, prostackie tak, pomysły i na pewno miłość. Nieskuteczne. No tak. No, jak ta policja tak działa, nieskutecznie, no to jak będą skuteczni? Dyskusja, czy sposób prowadzenia dzisiaj kampanii wyborczej jest taki, że to jest ale jaki dziady? Oni tutaj tego Zelenskiego, wiesz, to chwycili jako pedofila, jak świnie, głową do dołu. Właśnie, że akurat rozpoczyna się konwencja, jest ta strzelanina w beton. A tutaj zobacz. No to jak właśnie to, że on jest nieobliczalny w dalszym ciągu swoich wypowiedzi może mówić to, czego inni na pewno by nie mogli w tym chwili wypowiedzieć, to by podważyło ich wiarygodność. Tu jest Polska. Więc myślę, że tutaj można wiesz, Donald Trump z uśmiechem na ustach nieustająco no, ma tę proszę łatwość Państwa, wykorzystywania dziad katolicki z uśmiechem na ustach mówił ten kurczaczek, jechał tramwajem przez szybkę, wyglądał, tak się uśmiechał, że on myślał, że nabrał tutaj kogoś. O, takie są, takie wiesz, można nikogo nie obgadując, tak jak tam gdzieś na Ukrainie, czy gdzieś na Zachodzie mają w zwyczaju, tylko można z uśmiechem na ustach, jak to groby powielane, piękne, można to pięknie, w czystych szatach, ale co jest wewnątrz, niech Państwo zobaczą, co jest wewnątrz, gdy wewnątrz są po prostu trupie kości, no trupie kości, no to jest obrzydliwe, to jest obrzydliwe. Co z tego, że na zewnątrz faryzeusz wygląda ładnie i pięknie, jak wewnątrz są trupie kości, prawda? Co z tego? No. Także widzicie Państwo. Obrzydliwe jest to wszystko. Na pokaz. Ksiądz się modli. Na pokaz. Lud się modli. Och, jakie to ciekawe. Jakie to wszystko jest wspaniałe. Już nawet nie wiem, gdzie te ręce włożyć. Nawet nie wiem, gdzie te ręce włożyć. A, bo tu, kurczę. Nie wiem, gdzie te ręce włożyć. Gdzie te ręce włożyć? Już nie wiem, tu. Dobra, teraz tak.
Spotkamy się w sercu. Radio kończy. Już przestał gadać głupotę. Żół pielęgnacji twarzy i ciał? No, reklama. Zarobek. Tu nie da ci ojciec, nie da ci matka. A jeszcze, no, chłopak z Bydgoszczy. No, to honorowo policja na Malczewskiego powinna się bliżej zainteresować, cieplejszą być. A nie, nic nie wiadomo, co oni tam robią. Na razie to on chodzi i szuka swojego telefonu. Widzisz? Taka jest w sumie Warszawa dziadowska, bo tak, tylko handlować, tylko, no przecież tutaj na Waszyngtona to Chinkę zamordowali, w worku leżała, podstawili ten worek pod sklep i dobrze było. Broker z myślą o skórze. Widzisz? Dziadować będzie, reklama. Dziaduj. Blokers. Dziaduj. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 14.41, Adam Ozga, dzień dobry. Apel pamięci podczas 72. rocznicy Powstania Warszawskiego odczyta nie wojsko, a kombatanci albo osoby przez nie wskazane, pisze Warszawski Ratusz do Ministerstwa Obrony Narodowej, a pod pismem podpisani są także m.in. prezes Światowego Związku Żołnierzy AK i wiceprezesi Związku Powstańców Warszawskich. Te środowiska sprzeciwiają się dołączeniu do apelu poległych ofiar katastrofy smoleńskiej, co wymusza Antoni Macierewicz. Jutro rząd ma zająć stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu dotyczącego obniżenia wieku emerytalnego. Punkt ten został już dopisany do porządku obrad. Projekt zakłada możliwość przechodzenia na emeryturę kobiet w wieku 60 lat i mężczyzn w wieku 65 lat. Jednak zdaniem trzech ministrów, ministra finansów Pawła Szałamachy, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego i ministra nauki Jarosława Gowina, to zbyt kosztowna obietnica wyborcza. Komisja Europejska przedstawiła wart 500 milionów euro pakiet pomocowy, który ma poprawić sytuację rolników dotkniętych kryzysem na rynku mleka. Z tej puli do Polski mają trafić 22 miliony euro. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. dla tych rolników, którzy zobowiążą się do ograniczenia produkcji mleka. W Gdańsku ponad 240 tablic rejestracyjnych znalezionych po potężnej ulewie w ubiegłym tygodniu czeka na właścicieli w Komendzie Miejskiej Policji. Tablice można odbierać do 24 lipca. Wystarczy pokazać dowód rejestracyjny. Teraz to wszystko. Kolejne informacje już o 15. Pogoda. W nocy możliwy przelotny deszcz, a na termometrach od 10 do 15 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Więcej sportu w radiu Tok FM. Kamil Gapiński, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś tego sportu będzie tak troszkę mniej, bo bardziej będziemy też mówić o polityce, o tym, co może wydarzyć się przed igrzyskami w Rio. Czy zobaczymy na tej imprezie przede wszystkim reprezentację Rosji? Moim i Państwa gościem doświadczony dziennikarz zajmujący się m.in. lekkoatletyką, pan Maciej Petruczenko z Przeglądu Sportowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Maćku, o 15 ma zostać ogłoszony raport kanadyjskiego prawnika Richarda McLarena o roli rosyjskich władz w systemie zorganizowanego dopingu, czyli już za nieco ponad kwadrans. Czego możemy spodziewać się po tym raporcie? Czego się możemy spodziewać, to już wiadomo, bo już to dawno były na ten temat przecieki. Przede wszystkim dokładnych informacji, jakich
dostarczył. No, specjalnej komisji pod kierownictwem McLarena, Grigori Rodczenkow, czyli długoletni szef komisji antydopingowej w Rosji. Rodczenkow, jak wiadomo, uciekł do Stanów Zjednoczonych i tam no, wysypał na większym stopniu tajemnicę państwowego systemu dopingowego w Federacji Rosyjskiej, czym oczywiście rozwścieczył i ministra sportu Witeleja Mutkę i prezydenta Władimira Putina. Wspomniał na samym wstępie, że co najmniej 15 medalistów zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi startowało na dopingu, a zapewne było ich tam więcej. No, opisał dokładnie mechanizm, jak z pomocą Służby Bezpieczeństwa Rosji przez dziurę w ścianie wybierano próbki dopingowe olimpijczyków rosyjskich, żeby uniknąć wpadek. Dużo powiedział o dopingu wśród ciężarowców rosyjskich, wśród pływaków rosyjskich. No, o lekkatetach to nie ma co wspominać, dlatego że już wcześniej Daria Piszczelnikowa, taka dyskobolka zdyskwalifikowana za doping, no i Julia Stepanowa, bardziej znana jako główna donosicielka w sprawie dopingu na terenie Rosji, powiedziały niemalże wszystko. To w szczegółach powinno się ukazać w raporcie wraz z odpowiednimi wnioskami, tym bardziej, że na ten raport powinien też zawierać nowe wnioski, mianowicie takie, że chociaż przez minionych kilka miesięcy w Rosji zrobiono wiele, żeby jak gdyby wyczyścić te wszystkie brudy dopingowe, jakie tam panowały, to nie uczyniono tego jednak do końca. Między innymi utrzymali pracę trenerzy odpowiedzialni za wieloletnie dostarczanie dopingu młodym zawodnikom. Niektórzy z tych zawodników próbowali sprytnie gdzieś tam startować, chociaż mieli zakaz, no i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym najważniejszą rzeczą będzie to, że do tej pory mieliśmy zawieszony Związek Lekkoatletyczny Rosji, dokładnie wiosnę Rosyjską Federację Lekkoatletyczną, a teraz no, jest żądanie, żeby na podstawie raportu McLarena zawiesić cały Komitet Olimpijski i Paraolimpijski Rosji i uniemożliwić Rosjanom w ogóle występ na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Oczywiście byłoby czymś niesłychanym. To jest taki postulat. Na dziś, dla pana, dziś. On się, ale jest, większe są na tę chwilę według pana szanse, że tak rzeczywiście będzie, czy jednak przymkną oko i Rosjanie się w Brazylii pojawią? Wszystko, jak to się mówi, w rękach i w głosach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jeszcze Polacy nie przywykli, jest dosyć że trudna, paradoksalna, jeśli dlatego, chodzi o sprawę odnośnie prawa, jak to mówi się, niepełnosprawnej osoby, to więcej kosztuje skrzywdzić. Więcej kosztuje. Ta policja się zastanawia, co robić, no i dzięki jego zręcznym zabiegom udało mu się dla ruchu olimpijskiego duże pieniądze wyciągnąć z Rosji, bo ostatnio no, już słabszy był dopływ pieniędzy z wielkich korporacji amerykańskich, jak wiemy. No i on będzie w niesłychanie niezręcznej sytuacji, dlatego że no, powinien tutaj spłacać długi, że tak powiem, wdzięczności. No i jeżeli on pierwszy powie, że tutaj Rosja należy in gremio nie dopuścić do Igrzysk Olimpijskich, no to będzie awantura na 24 fajerki, a właśnie awantura już jest, dlatego że Rosjanie już pokazali film, w którym oczywiście atakują Amerykanów jako jeszcze większych koksiarzy. Przypominają, że amerykański kolarz Lance Armstrong to był największy dopingowicz w historii sportu, tak naprawdę całego, nawet nie kolarstwa. Sportu, tak, tak, tak. I ja myślę, że jeżeli by MKOL zdecydował się na niedopuszczenie do igrzysk całej ekipy olimpijskiej i paraolimpijskiej Rosji, no to wtedy Rosjanie pojadą równo z trawą i przypomną, no tutaj będą mieli rację, że przez dziesiątki lat właśnie sportowcy olimpijczycy amerykańscy byli całkowicie bezkarni. Że wręcz ta Ameryka była takim prekursorem tego dopingu, tak? Tak, tak. No, doping na skalę przemysłową rozwinął się w Stanach Zjednoczonych. Tak zwany blok krajów socjalistycznych ze Związkiem Radzieckim na czele skopiował to wszystko, co tam się w Ameryce działo. No a oczywiście doprowadzono do absolutnego apogeum system państwowego dopingu w Niemieckiej Republice Demokratycznej, jak pamiętamy. No ale to jak gdyby dwa takie odrębne sektory, że w Ameryce to zawsze szło
torem prywatnym w Rosji, w nawie państwowej. No tylko jak była w Stanach Zjednoczonych afera Balką, która ujawniła straszliwy doping w futbolu amerykańskim, w baseballu, w lekkiej atletyce, oczywiście przede wszystkim w kulturystyce, to żeby to wszystko wykryć, potrzebne były siły FBI, a nie agendy sportowe. Ale środowisko dopingowe na całym świecie to się z tego wszystkiego śmiało, dlatego że cóż z tego, że zamknięto laboratorium Balko, Wiktora Kontego, które dostarczało niewykrywalne preparaty dopingowe, skoro takich laboratorium w Ameryce jest jeszcze co najmniej 350. To jest wolny kraj, każdemu wolno robić, co się chce, więc dlatego mówię, że jeżeli spojrzeć od kuchni, to nie jest tylko tak, że Rosjanie są źli. Na pewno w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi to różnica jest kolosalna, bo nigdy. Oni już chyba po prostu trochę na zbyt dużą, na zbyt bezczelną, zbyt dużą tak, skalę tak, tego tak, no, w sposób jak gdyby niesłychanie prymitywny to w Rosji uczyniono, tym bardziej, że jak gdyby te wszystkie substancje niedozwolone, które były używane, to nie było nic nowego. No, wszystko to rzeczy skopiowane ze świata zachodniego. Tym podczas w Stanach Zjednoczonych wciąż są coraz to nowsze wynalazki. Ale jeżeli wrócimy do punktu wyjścia, co ma zrobić MKO, no to teraz będzie to wielka zagadka, dlatego że no, różne grupy interesów stoją za każdym członkiem MKO-u. No, jeżeli sobie przypomnimy, że jeszcze do sierpnia ubiegłego roku prezydentem IAAF był Lamine Diak z Senegalu, największy łapówkarz, jeśli chodzi o działacze w historii sportu, może po João Avelange'u, brazylijskim prezydencie FIFA, to zrozumiemy, o co tutaj może chodzić, bo przez Lamine Diakiem stała cała Afryka, jeśli chodzi o kraje głosowania. No jest pełno afrykańskich członków MKOL-u. No to są najróżniejsze powiązania, łącznie z tym, że przecież w ostatnim czasie to nawet WADA, Światowa Agencja Antydopingowa, która stale narzeka na brak pieniędzy, utrzymując się głównie z subsydiów rządowych poszczególnych państw, no, wyciągnęła sporo kasy z moskiewskiego banku BTB. W związku z czym przede wszystkim dbała o pieniądze i kiedy jeszcze 2 lata przed zeznaniami Julii Stepanowej donos za pomocą e-maila przesłała do WADA dyskobolka rosyjska Daria Piszczalnikowa, ujawniając te sekrety dopingowe rosyjskie, ta z 3 oficjeli WADA, zamiast wszcząć dochodzenie w tej sprawie, odesłało te donosy na biurko ministra sportu. No tak jak na Malczewskiego. Dziady katolickie, Warszawa, policjanci, Polacy, tak się zachowują. Jednego z dziennikarzy biurka na biurko. Tłumaczył, że musi być ten sam strąg na dopingu, to potem on dowiódł, że wszyscy tak naprawdę wiedzieli, że on się pokusuje, tylko nikomu to nie było na rękę, żeby zabijać człowieka, który jest koniem pociągowym całej dyscypliny i który wygrywa, więc przemykano na to oko. Tylko teraz my, panie Maćku, dochodzimy do takiego bardzo smutnego wniosku. Czy taki zwykły kibic sportu, który chciałby oglądać Igrzyska Olimpijskie i się emocjonować rywalizacją gladiatorów, w ogóle powinien siadać przed telewizorem? Czy on w ogóle powinien wierzyć w to, że te wygrane, które będzie oglądał, te rekordy świata, czy to w pływaniu, czy w lekkiej atletyce, czy w podnoszeniu ciężarów, czy w innych dyscyplinach, są w jakikolwiek sposób osiągane ciężkim treningiem, potem, łzami i krwią, a nie po prostu koksem? Po tym wszystkim to już naprawdę nikt nie będzie wierzył w czystość sportu. Ja sam po prostu już nie wiem, co mam robić, dlatego że w skali każdego tygodnia, zamiast pisać o sprawach czysto sportowych, ja muszę wciąż zajmować się tymi brudami, bo byłem bodajże pierwszym dziennikarzem w Polsce, który zaczął się zajmować na początku lat 70. dopingiem, śledzić to wszystko. Byłem w kontakcie z Markiem Danieckim, pierwszym szefem naszego laboratorium antydopingowego. Te sprawy mi leżały bardzo na sercu, ale muszę powiedzieć, że no, co teraz, jaka będzie reakcja kibiców? Skarżą się na przykład nasi czołowi lekkoatleci, no bo mamy absolutnie bezkonkurencyjną młodziarkę Anitę Włodarczyk, która odleciała w kosmos innym zawodniczką, jest absolutną rekordzistką świata. No i co? Teraz kibice powiedzą, nie, no to niemożliwe, no przecież musi się koksować. Tomasz Majewski musiał się koksować 2 razy mistrz olimpijski, Piotr Ochowski tak samo, a tu nic podobnego. Akurat
Im wnikliwsza jest kontrola antydopingowa, tym większe są sukcesy akurat naszych lekkoatletów. Co wynika szansę... z tego, że inni są gdzieś tam powoli wycinani, że tak powiem. Otóż to i to jak gdyby, powiedzmy sobie, dla nas nagroda pocieszenia w tym wszystkim, w tym całym wrogim krajobrazie, że im wnikliwsza kontrola antydopingowa, tym większe sukcesy naszych lekkoatletów, czyli przedstawicieli podstawowej dyscypliny olimpijskiej. My mamy realne szanse na co najmniej 4 złote medale w Rio. To nie były tylko medale wartości Mistrzostw Europy ostatnio w Amsterdamie. To jest wszystko do powtórzenia w Rio de Janeiro, więc... W ogóle tak patrząc na naszą reprezentację, nie tylko w lekkiej, ale całościowo na Rio, to mamy szansę zrobić tam najlepszy wynik od lat. No tak, to jest jak gdyby, no, bo chociaż w pływaniu mamy stosunkowo skromne szanse, ale mamy i teraz... Jeżeli odpadną na przykład rywale rosyjscy, a tutaj pod adresem pływaków rosyjskich są potężne zarzuty, chociaż to też sytuacja głupia, dlatego że FINA, Międzynarodowa Federacja Pływacka, wystąpiła w obronie Rosjan. W tym wszystkim, no, jak wiadomo, zdjęła stan zawieszenia z najlepszej rosyjskiej pływaczki Julii Jefimowej, żeby ona mogła wystartować w igrzyskach, więc co krok, to tutaj jest niesłychany problem. No, w najtrudniejszej sytuacji będzie Thomas Bach, no, prezydent MKO, tym bardziej, że to nie on jednoosobowo będzie decydował. Właśnie, kto decyduje dokładnie? To całe MKO? Gremium MKO tutaj będzie musiało decydować. Sytuacja jest nadzwyczajna, dlatego że igrzyska olimpijskie już mamy na karku. To są zaangażowane kolosalne pieniądze. Jeśli chodzi o sprawy na terenie Brazylii, sytuacja jest dramatyczna. O 51% przekroczony przewidziany budżet organizacyjny. Kraj jest w politycznym i gospodarczym kryzysie straszliwym. Policja z góry mówi, że nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa olimpijczykom, a wirus Zika zniechęcił absolutnie wszystkich czołowych golfistów świata, chociaż golf po wielu latach powrócił na igrzyska, ale najlepsi golfiści nie wystartują, więc chyba jeszcze żadne igrzyska olimpijskie w historii nie zapowiadały się za 5-12 tak smutno jak te w Rio. Maciej Petruczenko, dziennikarz Przeglądu Sportowego, był moim Państwa gościem. No temat rzeka, na pewno, proszę Państwa, będziemy do niego wracać, bo w trakcie Igrzysk Olimpijskich i tuż przed nimi oczywiście kolejne dodatkowe programy sportowe Radia Tok FM, kolejne dodatkowe informacje sportowe na naszej antenie. No i też temat dopingu także będzie poruszany, bo nie sposób jednak o nim nie mówić, ponieważ to się rozprzestrzenia na olbrzymią skalę. O 15:00 przypomnę raz jeszcze raport kanadyjskiego prawnika Richarda McLarena o roli rosyjskich władz w systemie zorganizowanego dopingu. Będzie na pewno dużo ciekawych informacji, a po 19:20 w sporcie Radia Tok FM podsumujemy Tour de Pologne. Moim gościem będzie Adam Probosz z Eurosportu. Do usłyszenia. Jeszcze więcej sportu w Radiu Tok FM. Całej audycji wysłuchasz. No to widzicie Państwo, wszystko oni tutaj wyjaśnili. Dajmy trochę powietrza z Saskiej Kępy. Skoro kultura pojechała do Wrocławia, to same chamy, tylko handel, wiecie Państwo, no w Warszawie został sam handel, nic tu się nowego, ciekawego nie dzieje, proszę Państwa, jest nasza kochana, jest. Elizabeth Mercedes. No i co? Nie byłeś, nie dostałeś. Thank you.